Cześć, kochani, witam Was w nowym filmie, w pierwszym filmie w nowym roku. Przyznam, że trochę nie nagrywałam, ale potrzebowałam przerwy od wszystkiego i nie było mnie praktycznie miesiąc. Prawie miesiąc odpoczywałam i nie robiłam w zasadzie praktycznie nic, co robię zazwyczaj. Czyli nie chodziłam do pracy, nie nagrywałam, średnio udzielałam się na Instagramie, nie spotykałam się ze znajomymi i praktycznie z nikim nie rozmawiałam przez telefon. Potrzebowałam po prostu spokoju, e, takiego e, oddechu i złapania e, po prostu jakiejś takiej, nie wiem, świeżości w głowie, bo przyznam wam szczerze, że naprawdę byłam przytłoczona. Listopad i grudzień mm, był dla mnie bardzo ciężkim e, miesiącem, ponieważ dużo się działo w pracy, praktycznie kompletnie nie wychodziłam z salonu. Do tego jeszcze kursowałam między Śląskiem, Krakowem a Warszawą, a do tego jeszcze nagrywałam, yy, robiłam reklamy, pracowałam, robiłam szkolenia, więc tego naprawdę było bardzo, bardzo dużo. Ja nie miałam żadnego dnia wolnego i niestety, ale tego było po prostu za dużo, już kiedy przyszedł grudzień. To naprawdę ja z trudem wstawałam z łóżka, byłam po prostu wykończona. I tak doszłam sobie po prostu do wniosku, że pierwszy raz w życiu muszę zadbać o siebie i muszę po prostu wziąć sobie wolne, bo nie miałam takiego czasu w swoim życiu, że nic nie robiłam, ponieważ zawsze to mi się kojarzyło z lenistwem, czego ja bardzo nie lubiłam i nie dopuszczałam w ogóle swojego organizmu do tego trybu, a to też jest potrzebne. I obiecałam sobie, kiedy już naprawdę byłam w takim kryzysie w grudniu, że w styczniu nie robię nic. Mogłam to zrobić, ponieważ celowo nie otwierałam grafiku, ponieważ już czułam w listopadzie, że ze mną nie jest najlepiej. Naprawdę fizycznie byłam wykończona, przez co też zrezygnowałam z ćwiczeń i nie ćwiczyłam przez dwa miesiące. Dopiero tak naprawdę teraz powróciłam sobie do tych ćwiczeń i ćwiczę od. No tam ponad tygodnia. W każdym razie potrzebowałam przerwy i resetu od wszystkiego. I jak wyglądało moje życie? Jak były święta, to ja zawsze mam tak poukładany grafik, że kiedy są święta, to ja przed świętami pracuję w Krakowie, ponieważ tutaj zazwyczaj spędzam święta z rodzinką, więc przyjechałam do Krakowa, pracowałam i później były święta. Od świąt już miałam wolne. Po świętach od razu pojechaliśmy z Tomkiem do niego, do mieszkania, i ja zamieniłam się w perfekcyjną panią domu. Sprzątałam, gotowałam. No wiadomo, wychodziło z wsiekami na spacer, i tak naprawdę to było wszystko. Nawet mi się nie chciało oglądać żadnych filmów. Żadnych seriali, no po prostu totalnie nic. Ja siedziałam i patrzyłam się po prostu w pustkę, bawiłam się z psami, czekałam na Tomka, aż wróci z treningów, albo czytałam książkę. I to naprawdę było cudowne i tak spędziłam 10 dni na w zasadzie opiekowaniu się domem i robieniu tego, na co zwykle nie mam czasu i też przyznam szczerze Wam, że ochoty, bo ja tak średnio lubię sprzątać, ale ostatnio zaczęłam bardziej dbać o ten porządek, bo zauważyłam też, że lepiej mi się funkcjonuje, po prostu kiedy jest czysto i nie mam czegoś takiego, że wstaję i mówię: O Boże, jaki syf. Więc przez miesiąc, przyznam wam się szczerze, nie robiłam nic. Byłam na wyjeździe zimowym i pojeździłam troszkę na desce, ale myślałam, że będę jeździć trochę dłużej, natomiast pogoda też nie dopisała, to znaczy dopisała, bo było plus 9 stopni, no ale ja się nastawiłam na snowboard. Moja mama na narty, nati na snowboard, Michał na narty, więc wszyscy byliśmy spakowani po prostu z tym całym ekwipunkiem zimowym, a tu się okazało, że jest po prostu wiosna, więc spacerowaliśmy sobie i tak w zasadzie to odpoczywaliśmy, trochę poglądaliśmy filmów, takich starych klasyków, typu holiday. I było mega fajnie, i w przedostatni dzień zasypało, zakopane bukowinne białkę, więc mogliśmy pójść na snowboard, więc też super, bo też to było coś zupełnie innego, ponieważ ja przy snowboardzie mega resetuję sobie głowę, no bo dlaczego? Bo nie ma telefonu, nikt do mnie nie dzwoni, nikt do mnie nie pisze, nie zostaje powiadomień i to naprawdę mm, jest w stanie mnie tak wewnętrznie uspokoić i sprowadzić mnie do tego trybu yy, właśnie mm, takiego bardziej relaksu, i nie mam czegoś takiego, że po prostu dostanę jakieś wiadomość, ja przeczytam słowo i już od razu mam w środku po prostu yy, yy, trzęsawkę, że coś tam się stało niedobrego, więc, więc też sobie tam troszkę odpoczęłam. Wróciłam do Krakowa i nadrobiłam, słuchajcie, przez tydzień zaległości Netflixowe, oglądałam naprawdę chyba... Wszystkie największe pierdoły jakie tylko tam się po prostu znajdowały. Później przerzuciłam się na Polsat Go. Tam zwykle oglądam mecze Tomka. Myślałam, że w ogóle to są tam tam są tylko jakieś sportowe takie rzeczy, ale się okazało, że wynalazłam tam wyświetliła mi się coś takiego jak farma i słuchajcie, przepadłam. Obejrzałam dwa sezony po prostu farmy. Uczyłam się razem z tymi uczestnikami doić krowy, po prostu robić jakieś zagrody i tak dalej. Przepadłam. Przepadłam, naprawdę oglądałam to z moją siostrą przez chyba 5 dni non stop. Aż w końcu się te sezony zakończyły i ja powróciłam do normalnego trybu, czyli zaczęłam chodzić na ćwiczenia. Zaczęłam też, no właśnie, nagrywać, bo już sobie nagrałam wcześniej vlogi, więc, no więc, tak to wyglądało. I powiem wam, że naprawdę to był tak cudowny czas, bo zdałam sobie sprawę, że ja nie muszę być zawsze w takim trybie po prostu gonienia i zapierdzielania, że potrzebne jest właśnie takie nic nie to jest bardzo fajne, bardzo przyjemne, kiedy wstajesz, Rano, budzisz się, i jedyne, co musisz zrobić, to wyjść sami na spacer. Dać im oczywiście jedzonko, ale nie trzeba wychodzić z domu, i powiem wam, że naprawdę dało mi to bardzo, bardzo dużo, bo ja jestem teraz wypoczęta bardziej niż po jakichś tam super wakacjach, na które zresztą też miałam jechać, ale za chwilkę wam opowiem. I to było super, że, że właśnie wstawałam, i tak sobie myślałam, co by tutaj dzisiaj porobić? I miałam w głowie nic. No i tak mi właśnie. Upłynął ten styczeń, więc naprawdę jestem zadowolona z. Dlatego, że dałam sobie taki mm, czas, żeby właśnie trochę odsapnąć, bo ubiegły rok naprawdę był dla mnie bardzo intensywny i bardzo dużo robiłam szkoleń, bardzo dużo jeździłam. No, przyznam wam, naprawdę byłam wykończona. Ja już po prostu sobie pomyślałam, że muszę tym autem jechać z Warszawy do Krakowa, co teoretycznie nie jest aż tak daleko, bo to są tylko 3 godziny. No, jak są złe warunki, to czasami 4. No, nie jest to jakaś daleka trasa. Ale dla mnie to było niesamowicie męczące. Jak ja już wiedziałam, że ja za dwa dni będę musiała jechać do tego Krakowa, to po prostu o niczym innym nie myślałam. No, a teraz przejdźmy do wakacji, bo tak sobie zaplanowałam właśnie ten styczeń, żeby pod koniec stycznia pojechać jeszcze na wakacje i miałyśmy zaplanowane Malediwy z moją siostrą. Ja już byłam prawie przed kupnem tych wakacji, spotkałam się z mamą i mówię, mamo, w końcu znalazłyśmy wakacje, pokazuję jej, a mama mówi tak: Ty. Ale ty tutaj masz powrót 28, a ty przecież prowadzisz 28. szkolenie. No i się okazało, że z Polski loty latają w sobotę, takie bez przesiadek, więc to też jest super opcja. No i też jest dużo tanie, kiedy nie ma tej przesiadki. Rzeczywiście te loty były tańsze. Był charter, i one latały tylko w soboty, więc ja mogłabym lecieć tylko w sobotę, ale niestety powroty były w niedzielę. A w niedzielę ja prowadziłam szkolenie, więc już tutaj te wakacje niestety mi przepadły, bo sobie po prostu źle przekalkulowałam. Mogłabym jechać tydzień wcześniej, no ale właśnie tydzień wcześniej miałam e, ten czas e, serialowy. E, taki na kanapie właśnie e, w powyciąganym brzydkim dresie, bo dzisiaj to słuchajcie, ja czuję, że ja jestem w ogóle jakoś super ubrana. Mam sweter. E, on jest przepiękny. Jak coś to sweter jest chyba pewnie będziecie pytać. Chyba go kupiłam w berszce. Tak, sweterek jest z berszki, on nie jest ciepły jak coś, jest taki cienki, ale yy, jest naprawdę bardzo cute. Mam, słuchajcie, yy, spodnie dresowe, ale dzwonowate, czyli już tak bardziej elegancko, bo ostatnio to wyglądałam po prostu jak turbo lump. Miałam jakieś wyciągnięte, za duże spodnie jeszcze z czasów, gdzie moja figura trochę wygląda inaczej, więc pozwijane tutaj, jakaś po prostu mm, wyciągnięta, potargana bluza albo sweter, no naprawdę... Wyglądałam okropnie, zakładałam na siebie najgorsze rzeczy, schodziłam, robiłam tylko tak: myłam się, szłam z psami, wracałam. Wchodziłam tutaj na sofę, włączałam yy, projektor i po prostu oglądałam. No i tak mi miał czas, i wtedy nie pomyślałam, że ja mam za mało czasu, żeby pojechać na te wakacje. No więc tak, przespałam trochę ten moment, ale te wakacje sobie przełożę na inny czas i też pojadę, ale powiem Wam, że tak, w pierwszym momencie miałam takie kurde, już sobie wszystko zaplanowałam, troszkę się spakowałam, powyciągałam stroj kąpielowe, a tutaj dupa. No ale. Co się e, odblecze, to nie ucieczę. jak to mówią, więc i tak pojadę na te wakacje. No ale jak mam taką perspektywę, że jutro miałabym lecieć na te Malediwy, no to trochę się robi przykro, no ale trudno. Po prostu gdzieś tam się zakręciłam. No więc y, dlatego właśnie potrzebowałam tej przerwy, też chciałam Wam nagrać taki film, żebyście wiedzieli, y, co się ze mną dzieje, bo też y, y, dużo osób pisało do mnie, co się stało, czemu się nie ma, czemu tutaj, nie piszesz nic na Instagramie itd., dalej. ale naprawdę, po prostu powiem Wam szczerze, że byłam wykończona. Byłam wykończona fizycznie, byłam wykończona psychicznie i przyznam też, że gdyby nie to, że chodziłam regularnie na terapię, to chyba bym naprawdę dostała Świra, bo nie może być tak, że człowiek żyje tylko pracą, że po prostu przychodzi do domu. Kładzie się o pierwszej do łóżka, a już tak naprawdę musi wstawać o ósmej, bo idzie do pracy, i tak w kółko, i tak w kółko, i nic innego się nie zmienia. I ja naprawdę bardzo lubię swoją pracę, ale czułam, że tego wszystkiego jest za dużo. Jeszcze musiałam ustalać terminy nagrywania kampanii, które są naprawdę bardzo przyjemne, bo nagrywanie kampanii dla mnie jest przyjemne, to nie jest jakaś taka dla mnie ciężka praca, ale żeby zgrać to wszystko z pracą i ciągle po prostu ja czułam, że po prostu ta maszynka w mózgu tak mi chodzi, że, że zaraz mi tam coś wybuchnie. Więc serio, cieszę się, że, że był ten czas wolny i wiem, że dużo z Was się o mnie martwiło. Ja tam starałam się po prostu coś zadawać na ten Instagram, żeby było, że żyję. Jakieś zdjęcia dodawałam, które zrobiłam właśnie na wyjeździe z rodzinką i z Michałem. Więc... No tak, niby mnie nie było, trochę byłam, ale w ogóle nie siedziałam na telefonie, to było super I, i czuję po prostu taką nową energię i czuję, że teraz po prostu dopiero wracam do życia w ogóle, też wróciłam na ćwiczenia, słuchajcie, i to też jest w ogóle hit, bo e, dziewczyny w Krakowie zapisały mnie na zajęcia z przyzwyczajenia na zaawansowane. No i ja nie wiedziałam, na co one mnie tam zapisały, więc przyszłam i zobaczyłam pierwszą figurę, którą mm, trzeba było zrobić na tych linach i miałam takie Wow, nie ma szans, że to zrobię. No i jakoś z trudem to zrobiłam, bo po prostu zobaczyłam, że wszystkie dziewczyny to robią i nie chciałam być gorsza. I powiem wam, że normalnie umarłam. Następnego dnia miałam takie zakwasy, że nie byłam w stanie nacisnąć klamki, w ogóle dalej mam zakwasy, ale to już, już jest super. Nie byłam w stanie nacisnąć klamki, nie byłam w stanie nic zrobić, po prostu dwa miesiące przerwy na tych linach. Naprawdę, to jest taki. Yy, Przeskok dla mnie, że ja nie byłam w stanie zrobić takich powiedzmy prostych rzeczy, które kiedyś były dla mnie proste. Teraz już powracam do tej takiej mojej formy ale to był błąd, że ja po prostu dałam z siebie maksa na tych pierwszych zajęciach, robiłam fikołki, zwisałam, robiłam piruety jakieś i tak dalej, a się okazało, że po prostu powinnam zacząć od y, początku, y, bo później naprawdę no, nie mogłam się ruszać, y, było mi źle, czułam jakbym po prostu miała się zaraz y, rozpaść, jakby mnie po prostu dopadała taka okropna, turbomocna choroba, bolały mnie kości, no wszystko mnie bolało, ale cieszę się, bo już właśnie powróciłam do tej regularności. Y, chodzę teraz tylko na początku jeszcze i to teraz jest dla mnie proste, ale jeszcze chwilkę tak pochodzę, żeby po prostu wpaść w ten rytm i żeby mięśnie się przyzwyczaiły do tego ciężaru, bo jednak na tych linach jest tak, że naszymi rękami musimy dźwigać całe swoje ciało. Więc te moje takie chude ręce, takie wiotkie. Ja tam nigdy nie miałam jakichś mięśni na rękach. Zawsze miałam po prostu te ręce wiotkie. One nie miały nigdy siły. Nie mam siły odkręcić słoika i tak dalej. Zawsze siaty są dla mnie ciężkie. Naprawdę ja zawsze miałam problem z tymi rękami. A na przykład moje siostry mają mega mocne ręce. Ja nigdy nie miałam mocnych. Więc yy... To teraz właśnie wyszło, że te moje ręce są naprawdę słabe, i jak już chodzę regularnie, to one się wzmacniają. No ale teraz była dupa, więc tak naprawdę porzuciłam swoje życie, miałam przerwę, a teraz do niego powracam i w sumie się cieszę, bo naprawdę mam taką fajną, nową energię i, i mam nadzieję, że Wam też się uda odpocząć i że mm, udało Wam się w ogóle też odpocząć w święta i po świętach i w Sylwestra, że po prostu też z taką nową energią wrócicie po prostu, albo może wejdziecie w ten nowy rok yy, i że właśnie w tym nowym roku yy, zadbacie o siebie, bo niestety, ale tak to wygląda, że przeważnie jest tak, że człowiek dba o wszystkich, o wszystko wokół, o pracę, o dom, a nie dba o siebie. Już nie mówię o takim dbaniu, wiecie, że, że człowiek się myje, myje zęby, włosy i itd., tylko o takim po prostu poświęceniu sobie czasu i uwagi, więc mam nadzieję, że wy w ten rok również wejdziecie właśnie z takim postanowieniem, że znajdziecie więcej czasu dla siebie i że będziecie dla siebie bardziej wyrozumiali, bo to też jest właśnie taki mój cel na ten rok, żeby być bardziej wyrozumiałym dla siebie, żeby sobie pozwalać po prostu na również słabości, bo nie zawsze musimy być silni i nie zawsze musimy pokazywać całemu światu, że jesteśmy z osią -samosią i że zrobimy wszystko sami i że zrobimy wszystko najlepiej i najwięcej, bo, bo właśnie wtedy może dojść do takiego kryzysu. Jak ja miałam, że po prostu nie chciało mi się żyć, a nie warto dopuszczać do tego, bo wtedy człowiek naprawdę czuje się fatalnie. No więc tyle ode mnie, tematem wstępu, i zapraszam Was na nowe vlogi, które ponagrywałam, więc już wiem, że będziecie mieć co oglądać. A ja tymczasem się zbieram, i dzisiaj nagrywam dla Was kolejny film, więc bardzo Wam dziękuję. Cieszę się, że tęskniliście. Ja przez pierwsze trzy tygodnie nie tęskniłam wcale, wam się przyznam, ale teraz już zaczynam tęsknić, więc bardzo się cieszę, że tutaj jestem i mam nadzieję, że w tym nowym roku będziemy dbać o siebie, o swój wewnętrzny spokój, o swoją głowę i że będziemy po prostu szczęśliwi. Wszystkiego dobrego w nowym roku wam życzę i do zobaczenia. Papa! Pa.